Świętego. Amen. Pokój z wami. Siostry, bracia, liturgia chrześcijańskiego pogrzebu jest przepełniona duchem chrześcijańskiej nadziei, która ma swoje źródło w paschalnym zwycięstwie Chrystusa i dlatego jest czasem dziękczynienia składanym Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego celebrując liturgię pogrzebową stajemy jako ludzie wiary przy ołtarzu Chrystusa, bo nie mamy lepszego miejsca. Bo to na tym ołtarzu składamy jako Kościół ofiarę Jezusa, dziękując Panu Bogu za to wszystko, co ciągle czyni w dziejach historii świata i w dziejach ludzkości. A dziś do tego dziękczynienia dołączamy też nasze ludzkie podziękowanie za dar życia i posługi kapłańskiej świętej pamięci księdza Marka Kuliga. Najpierw dziękujemy Bogu za jego dar życia ziemskiego, będącego owocem miłości małżeńskiej jego rodziców, Józefa i Marii, chociaż po ludzku sądząc, przeżył na tym świecie zbyt krótko, bo tylko 53 lata. Dziękujemy za dar życia nadprzyrodzonego, które rozpoczęło się w momencie chrztu na Opolszczyźnie, w parafii w Radnowicach, który dzięki czemu mógł wzrastać w łasce Bożej, żyjąc we wspólnocie Chrystusowego Kościoła. Ale dziękujemy dziś za ten szczególny dar, jakim jest powołanie do kapłaństwa, w którym przeżył ponad 26 lat, najpierw służąc jako diakon diecezji katowickiej, a potem inkardynowany do nowej diecezji bielsko-żywieckiej. Jak każdy człowiek mamy tego świadomość, popełniał także grzechy. Dlatego prosimy Boga miłosiernego, aby odpuścił mu to wszystko, co świętej pamięci ksiądz Marek uczynił z ludzkiej słabości. I prosimy Boga dla niego o dar nieba, aby mógł z Jezusem i z Kościołem chwalebnym, niebieskim Jeruzalem, zasiąść do wieczystej uczty. I w tym duchu zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy ją godnie mogli sprawować. Najpierw Boga przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i wszelkie zaniedbania. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty zawsze litujesz się i przebaczasz. Pokornie Cię błagamy za Twojego sługę kapłana Marka, któremu kazałeś odejść z tego świata, ponieważ na ziemi Tobie wierzył i ufał. Wprowadź go do prawdziwej Ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. W owym dniu Pan zastępów przygotuje na tej górze ucztę dla wszystkich ludów. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Oto Słowo Boże. O, niech będzie.